Siemanko, dzisiaj mamy gościa specjalnego na odcinku, a właściwie to ja tu jestem gościem. To jest gospodarz, bo jesteśmy u Maćka w domu. Cześć. Przez parę dni, także wykorzystamy okazję i nagramy coś na temat treningów, bo czasem o takie aspekty pytacie. Ja sam się nie będę wymądrzał, bo jestem na to za głupi, no ale właśnie mamy tutaj pana trenera, także pogadamy sobie nieco na te tematy. I dzisiaj troszkę o takim ogólnym cyklu treningowym, kształtowaniu formy. Jak to wygląda w przeciągu całego roku, całego sezonu, jak ta forma idzie do góry, jak idzie w dół, co się robi, żeby być szybszym i tak dalej. Także już oddam głos Maćkowi, Maciek ma prezentację. Michał, będziesz mógł się wtrącać, to nie będzie jednostronny wykład na pewno, ale rzeczywiście ten materiał jest inspirowany waszymi pytaniami często, które są w stronę Michała, które też widzę w komentarzach często pod filmami. No i przejdziemy od razu sobie do głównego tematu i to jest częste pytanie, ile Michał trenuje, czy też ile w ogóle powinno się trenować. I na wstępie warto zaznaczyć, że tutaj ilość kilometrów na przykład jest złym wyznacznikiem. Tak, no to jest standardowe pytanie. Tak, po ile kilometrów trenujesz, nie? No i w sumie... Ile kilometrów dziennie przejeżdżasz? To też, nie wiem, na treningach gdzieś tam czasem ktoś cię zaczepi w sklepie, jak kupujesz jedzenie w przerwie w treningu i się pyta, a ile dzisiaj pan przejechał? No, tylko haczyk jest taki, że w 3 godziny można zrobić 100, a w 3 godziny można też zrobić 50. Tak, dokładnie i przez te 3 godziny przy tych 50 kilometrach można jakby dużo bardziej się zmęczyć. Jakby, jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o takim obciążeniu treningowym, są takie 3 zmienne, czyli mamy objętość treningową. Ale czasową. Ale czasową, tak jest, wyrażona tylko i wyłącznie w czasie. Mamy intensywność, czyli jak mocno jedziemy. Ważne jest to, że intensywność odnosimy do swoich parametrów, czyli do swoich na przykład stref intensywności. Częstym takim elementem porównawczym między osobami to tętno. I sobie porównujemy właśnie wartości tętna, że ja to teraz jadę na 130, a kolega na 150 albo maksa lubimy porównywać. Prawda jest taka, że to jakby ta cyfra sama w sobie nic nie znaczy. Każdy ma te parametry troszeczkę inne. To ogólnie o niczym nie świadczy, że ktoś jest bardziej czy mniej. Każdy ma czerwone pole w innym miejscu i jeden ma maksa 220, ja mam maksa 180, czyli nisko. I pamiętam, że mam takiego kolegę, pozdrawiam Kubę, który gdzieś tam stojąc na starcie już miał takie tętno jak ja na wyścigu, nie? Bo takie były różnice. Tak. Jeśli chodzi o gęstość, to jak często ktoś wykonuje treningi? Czy ktoś codziennie trenuje, czy co drugi dzień, czy raz w tygodniu? Jakby biorąc te 3 zmienne treningowe, wtedy możemy mówić właśnie o ogólnym obciążeniu treningowym. Sama ilość kilometrów w tygodniu no nie jest odpowiednią informacją i wiedzą dla kogoś, czy ktoś trenuje dużo i dobrze, czy ktoś trenuje mało i słabo. Współpracujemy z Michałem na takiej platformie, która się nazywa TrainingPeaks. Ogólnoświatowa platforma. Chyba najbardziej popularna platforma. Na pewno najbardziej popularna. Jest kilka konkurencyjnych, na pewno, ale na pewno ona jest w tej chwili najbardziej popularna. I tam miarą, właśnie taką miarą obciążenia treningu jest pojęcie Training Stress Score, czyli takie magiczne TSS-y. Magiczne TSS-y, punkty treningowe. Taki ogólny wskaźnik, jak ciężki był ten trening i ile tam zrobiłeś w ciągu tygodnia czy jakiegoś okresu. Tak, a zaczyna się to od oceny jednej jednostki. Objętość, intensywność przelicza i daje nam jakąś... I dostajesz liczbę po prostu. Liczbę, tak. Im większa liczba, tym trudniejszy, cięższy był twój trening. Tak jest, dokładnie. I jakby... Całość, wszystkie te rzeczy, które później zaraz będziemy pokazywać, bazuje właśnie na tych punktach treningowych stress score. Ważna rzecz, jeśli chodzi jeszcze o taką teorię treningu, olbrzymie ważne pojęcie jak adaptacja treningowa, czyli musimy pamiętać, że trening, jednostka treningowa sama w sobie jest takim bodźcem stresującym, po której potrzebny jest odpoczynek. W trakcie odpoczynku my się adaptujemy do tego, co robiliśmy na treningu. Jeżeli pominiemy
tą fazę odpoczynku, no to ten efekt treningowy po prostu zniszczymy, czy też no, nie będzie on taki, jakbyśmy tego oczekiwali. Widzicie, że to nie jest jednostajna linia do góry tego rosnącego obciążenia i formy, tylko to jest cały czas taka sinusoida, która powinna mieć tendencję zwyżkową, ale nie jest to coś, co cały czas idzie nam do góry, w zależności od okresu. Fajnie by było, ale chyba nic w przyrodzie tak nie działa. Zawsze są jakieś okresy lepsze, gorsze, okresy regeneracji, obciążenia i z tego jakby wszystkiego wychodzi później finalny efekt. Tutaj już będziemy mieli taki wykres przedstawiający właśnie obciążenie treningowe z tych TSS-ów, o których wspominaliśmy. Na podstawie tych TSS-ów są wyliczane, jak ten trening był dla nas obciążający. Tylko to jest już, dodajmy, w jakiejś długiej jednostce czasu. To są jakieś tygodnie, miesiące. Tak, to właśnie powiem, że tak. Jeśli chodzi... Głównie patrzymy na to, co jest na niebiesko. W każdym razie chodzi o obciążenie treningowe, które umownie jest zwane zmęczeniem, ale to jest w obrębie ostatnich 42 dni właśnie, więc czyli około 6 tygodni, to dlatego, że mniej więcej tyle trwa adaptacja do jakichś bodźców treningowych, czy też okresów danych treningowych. Przewlekłe obciążenie treningowe, zwane kondycją, to jest coś, jakby obciążenie treningowe z ostatnich 7 dni, więc to niebieskie jakby porównanie tego obciążenia z ostatnich 6 tygodni do obciążenia z ostatniego tygodnia daje nam też informacje o tym, jak dany ostatni okres był obciążający dla danej osoby. Zazwyczaj, kiedy to obciążenie treningowe z ostatniego tygodnia rośnie, to zresztą łatwo na tym wykresie zobaczyć, to ten trening stress balance jakby idzie w dół, to znaczy, że jesteśmy troszeczkę zmęczeni, to znaczy, że pewnie zaraz powinien nadejść okres odpoczynku, regeneracji. I jakby same wykresy i to wszystko jest już dosyć skomplikowane. Na co dzień jakby współpracuję, czy to z Michałem, czy to z innymi zawodnikami, posiłkuję się tymi wykresami. Należy jednak mieć na uwadze to, że to są tylko informacje z treningu. Jest też życie inne, u amatorów życie zawodowe, rodzina, praca, inne rzeczy, które też jakby są stresujące dla organizmu. Tutaj wszystko ma wpływ, nie tylko to, co robimy na treningu. Czyli tak w skrócie jeszcze, tak. Czy ja to dobrze rozumiem, no, że jest linia różowa, mhm, jest ta gruba taka linia niebieska. Tak. I jakby linia żółta to jest stosunek jednej do drugiej, mniej więcej? Tak. Coś w tym stylu, tak? Dokładnie. Wypadkowa tych dwóch linii, mhm, daje tą linię żółtą, która jest o takim ogólnym odzwierciedleniem obecnej, w jakim, tak, jesteśmy obecnie stanie, tak, w danym, tak, dniu. Tak, tak, tak. Więc ja w tym programie, w Training Peaks, rozpisując jakiś trening na dany dzień, ja widzę właśnie, w jakiej ty będziesz w danym dniu formie. Czy ty będziesz... na minusie, jak będziesz... Czy będę zajechany, czy będę świeży i tak, można mi tam coś dowalić. Dokładnie, zgadza się. I są ogólne oczywiście założenia, że na wyścig o wysokim priorytecie powinieneś mieć to TSB między 5 a 15. Raczej na plusie wyświeżony. Ale są okresy i nawet wyścigi, w których czy to Michała, czy jakiegoś innego zawodnika powinniśmy potraktować na minus 15, czyli na zmęczeniu, tak? Zazwyczaj takie wyścigi mniej ważne, tak zwane treningowe, powinniśmy jechać na zmęczeniu troszeczkę, a pod ważniejsze imprezy się wyświeżyć. Tak wygląda właśnie taki ogólny wykres. Tu jest wykres typowo Michała, który przyznam, wygląda bardzo dobrze. W mojej opinii i ogólnie wiem, że on po prostu jest mniej więcej tak, jaki powinien być. Czyli Michał po drodze nie miał jakiejś niespodziewanej choroby, nie miał wyjazdów. No wiadomo, że tutaj w przypadku Michała jest ten priorytet jakby dbania o formę jest wysoko, więc
nagle mi Michał no nie powiedział w sezonie, a Maciek, no na 2 tygodnie wyjeżdżam na urlop bez roweru. Tak, no generalnie raczej reszta mojego życia jest dopasowana do trenowania, a nie odwrotnie, jak to niestety bywa u amatorów. No, no tak, dokładnie. Priorytety są różne oczywiście, więc tutaj jest tak, że można podzielić sobie, tak jak to zrobiłem na wykresie, na takie 3 okresy treningowe. To jest od listopada 2020 roku do sierpnia 2021, czyli do Mistrzostw Polski Cross Country, czyli jest razem z całą zimą. Tak jest, dokładnie. No, często rzeczywiście przyjmuje się, że na początku listopada zaczynamy jakiś okres przygotowawczy, w zależności od tego, kto do czego się szykuje, ale w naszych warunkach klimatycznych koniec sezonu robi się mniej więcej 2 do 4 tygodni zejścia z obciążeń treningowych, tak zwany okres przejściowy. Tak tu też było u Michała. Na początku były też starty w Przełaju, traktowane raczej treningowo. Nie nastawialiśmy się na to, żeby być w jakiejś wysokiej dyspozycji. No tam delikatnie ewentualnie, żeby na te Mistrzostwa Polski tak, przycelować, dokładnie. Ale nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Staraliśmy się, tak jak mówisz, być wysoko na Przełaje, na Mistrzostwa Polski, ale ogólnie ze świadomością taką, że jesteśmy po jakimś okresie roztrenowania, więc... I celujemy w sezon letni, a nie w zimę. Tak, dokładnie. Okres przygotowania ogólnego, czyli też sporo było siłowni, jakiegoś biegania, starty w Przełaju, to obciążenie treningowe, jak widać, niespecjalnie rosło. W sensie ono było na jakimś sobie ustabilizowanym poziomie. Dopiero po Mistrzostwach Polski Przełajowych, które były ostatnim wyścigiem, zaczęliśmy już po tym okresie okres taki przygotowawczy. No i tak w zasadzie to gdzieś typowy, od drugiej połowy lutego chyba tak widać, że to drgnęło do góry i tak zaczęło rosnąć. I zaczęło rosnąć. Te trening stress score, o których mówiliśmy, jakby z tygodnia na tydzień rosły. One były oczywiście przedzielone okresami odpoczynku. Ogólna zasada jest taka, że dobrze jest tak samo jak po jednym treningu odpocząć, tak samo po jakimś okresie 2-3 tygodni pracy też odpocząć, czyli zrobić chociaż 2-3 dni spokojniejsze, czasem tydzień spokojniejszy, to już zależy kto na jakim jest poziomie. Michał ogólnie jest w stanie znieść sporo. Warto zaznaczyć, że tu nie było wyjątkowo wyjazdu żadnego. Tak, no, nie było żadnego takiego zgrupowania, nazwijmy to, przedsezonowego. Tak, właśnie. Którego na pewno brakowało, no bo co, mieliśmy COVID i ciężko było wyjechać, to znaczy było ryzykowne. Ja akurat miałem inżynierkę, to tam COVID-em, nie będę tego tłumaczył. No. Warto zauważyć, że zaczynając sezon już gdzieś tam na początku kwietnia, z tego co pamiętam, no Krynicą chyba tak, zaczynaliśmy tak, sezon, to obciążenie jakby cały czas rosło, aż tak naprawdę na dole macie te daty. Nie wiem, czy je będzie dobrze widać. Będzie. Będzie dobrze. Michał zrobi tak, że będzie. Zrobimy tak, że będzie. W każdym razie aż tak naprawdę do połowy maja to obciążenie rosło. My myśleliśmy tutaj o najważniejszej imprezie i tych ważniejszych startach. Od połowy maja dopiero się zaczęły istotniejsze starty dla Michała. Tam były też Ampy, w tej chwili już nie pamiętam. W każdym razie już takie konkretniejsze wyścigi. Była ta Krynica, ale po tej Krynicy tak naprawdę była już przerwa i dopiero się zaczęło coś tam w maju dziać. Tak. Więcej. I tutaj łatwo to zauważyć na wykresie, czyli już właśnie to, co nazwałem fazą zawodów. Tutaj już to obciążenie nie rosło przez jakiś czas i przy tych ważnych startach wręcz ono zmalało. Jest to spowodowane tym, że między startami nie ma zbyt wiele i czasu na treningi i też na starty chcemy, żeby Michał był po prostu świeższy. No chcąc, żeby to ściganie miało sens, czyli żeby walczyć o wynik, no to trzeba na te zawody jechać nie zajechanym, tylko w miarę chociaż wypoczętym, bo inaczej to się mija z celem, prawda? A żeby tak, tak było, no to w ciągu tygodnia nie ma za dużo czasu, żeby tam powrzucać nie wiadomo jakie treningi. To już jest bardziej takie tylko podtrzymanie niż jakaś tak, jeszcze tak, robota, tak, żeby tak, tam dokładać. Zdecydowanie i tutaj też fajnie widać, myślę, na takim wykresie sens powiedzenia słynnego, aczkolwiek trafnego, że wyścigi wygrywa się zimą. Czyli że właśnie
tak naprawdę podbijamy tą swoją, nazwijmy to, formę w tym okresie przygotowawczym. Tak jak widać na tym wykresie, mamy po prostu tą pracę, mamy sezon i już tam nie ma specjalnie miejsca na to, żeby jeszcze podnosić tę dyspozycję. Oczywiście po wyścigach zbieramy informacje o tym, jak było, co poszło ok, czego brakuje i już takie bardziej kosmetyczne zmiany są w treningach. Jakaś informacja, że na początku się nie jest w stanie utrzymać w grupie, czy że brakuje wytrzymałości pod koniec, czyli że na ostatniej rundzie, dwóch rundach brakuje, no to nam daje ważne informacje do tego, jak poprowadzić taki trening już w sezonie i o co zadbać. Można się to starać korygować, ale już jakichś cudów nie wiadomo jakich się nie zrobi. Nie zrobi, chyba żebyśmy znowu odpuścili ściganie na miesiąc i skupili się tylko na pracy, no ale to kosztem właśnie wyjazdów na wyścigi. Kosztem wyścigów, także oczywiście dałoby się, ale trzeba by było odpuścić ściganie, więc tak to wygląda. Tu widzimy też dosyć istotny okres już w fazie zawodów, gdzie to obciążenie wzrosło dosyć znacznie i widać taki odchył właśnie w tych liniach i tej wzrost niebieskiej linii. Też to było pod kątem już samych mistrzostw Polski. Gdzieś mniej więcej na miesiąc, trzy tygodnie przed ważną imprezą faktycznie odpuścić to ściganie, chociaż jeden weekend wyścigowy odpuścić i skupić się na tych treningach, troszeczkę zmęczyć się, podbić to obciążenie treningowe, a na już dwa, trzy tygodnie, bardziej dwa, odpuszczać już bardziej intensywne, krótsze treningi, które aż tak bardzo nie obciążają. Jeżeli to jest krótki, intensywny trening, on też nie będzie super obciążający. Już tak kierować zawodnika pod Mistrzostwa Polski. No i to widać na wykresie. Powiedzmy widać, ja to widzę na wykresie, wiem, że dla wielu osób może być to niejasne, ale mniej więcej tak to jest. Mistrzostwa Polski w Boguszowie, Gorcach, wyszły jak wyszły, Michał, ale jak już nieraz o tym rozmawialiśmy, jak oceniasz swój występ? Ja myślę, że bardzo dobrze, przynajmniej dobrze na tle całego sezonu, bo rzeczywiście takie odczucia z samego wyścigu były takie, że trafiliśmy ze szczytem formy i to był taki jeden z lepszych wyścigów, jaki pojechałem. Uważam. Tak, też mi się tak wydaje, że tak było, to znaczy tak było faktycznie. Mamy też fajne informacje z samego wyścigu. Michał bardzo mocno zaczął i co ciekawe był w stanie właśnie jechać bardzo mocno przez pierwsze dwa okrążenia. Szczególnie właśnie w pierwszej fazie wyścigu to sam byłem zaskoczony. No właśnie. Jak tam szło pod górę. Potem niestety trochę zwolniło, ale i tak dobry wyścig to był zdecydowanie. Tak, ale to też jest informacja dla trenera. O kurczę, no Michał był w stanie pojechać pierwsze dwa okrążenia na poziomie czwartego miejsca. Tak, później niestety nie wystarczyło, więc to też jest istotna informacja później treningowa, że trochę tej wytrzymałości być może nie wystarczyło. Innych czynników, które nie będę już tutaj omawiał. Dla przykładu, bo tu wszystko pięknie u Michała rosło i super to wyglądało i super mi się omawia taki wykres. Tutaj jest wykres pana Jacka, z którym współpracuję. Czyli bardziej życiowy po prostu. Bardziej życiowy wykres. Jak widać tutaj jest ten sam okres treningowy od 1 listopada do sierpnia. No i tu praktycznie do początku maja nic nie poszło do góry. Czyli cały okres przygotowawczy byliśmy na tym samym poziomie. Czasem trochę się udawało zrobić treningów, czasem nie. Konkluzja jest taka, że ten kolarz amator no, ma trochę ciężej. Być może z motywacją też jest różnie. Ale też musi się po prostu zmagać z całym swoim życiem. Gdzieś tam praca, rodzina. Tak jest. Pewnie inne rzeczy. Rzeczy, które mnie nie dotyczą albo nie dotyczą w aż takim stopniu. Nie aż w takim stopniu, dokładnie. Także tutaj jako trener zawsze bym chciał, żeby to szło do góry, no ale fizycznie nie jest się w stanie tak zrobić. To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego kiedy na przykład do mnie piszecie i się pytacie, Michał, na przykład a jakie byś tam treningi polecił na początek czy coś tam? Ja nie jestem wam w stanie odpowiedzieć, bo no każdy jest inny, tak? I coś, co ja robię normalnie, to was po prostu zabije
i wam to nic nie da, tak? I planując jakieś tam treningi, to też trzeba mieć na uwadze szereg innych czynników i temat jest dużo głębszy niż się wydaje. No właśnie te porównanie tych dwóch naszych wykresów jest tego dobrym tutaj przykładem. Michał może wysłać oczywiście plan, ja nie mam nic nie mam przeciwko, ale to nie wyjdzie niestety, to nie wyjdzie. Tak to wygląda u amatorów, nie zawsze mówię, bo są też super amatorzy, którzy potrafią sobie to poukładać dobrze, ale... No to zależy po prostu, jakie kto ma możliwości. Żeby sobie poukładać. Dokładnie. No. Tutaj jest jeszcze w nawiązaniu do treningów Michała też takie przykładowe... Rozkład po prostu, tak. Czego ile wychodzi w takim sezonie. Może was zdziwić tutaj dość spora ilość w ogóle treningów na rowerze szosowym, ale nie da się ukryć, że tak jest, że nawet kolarz górski dosyć sporo jeździ na szosie. Jest to związane z tym, że można zrobić dokładniejszą robotę. Na szosie są bardziej ustabilizowane warunki. Możemy zrobić powtórzenia na dokładnie takiej samej mocy, bez szarpania, bo jest asfaltowa droga, a nie teren, który gdzieś tam zmusza do ciągłej zmiany tempa. Jak mamy na przykład do zrobienia jakieś 10-minutowe powtórzenia przy założeniu, że jedziemy właśnie na jakiejś tam stałej mocy, intensywności, to w terenie to jest ciężko zrobić, a na szosie po prostu jedziesz sobie na asfalt płaski czy tam jakiś jednorodny podjazd i robisz, także nie zawsze teren jest lepszy, chociaż wiadomo, że trenuję kolarstwo górskie, więc takie treningi też muszą być. Tak, tu rzeczywiście trzeba to dobrze wypośrodkować, bo z jednej strony jest ta specyfika wysiłku i ona na rowerze górskim jest też mocno inna, jak mamy jakieś nierówności, zjazdy, podjazdy, więc dlatego nie jest tak, że tylko na rowerze górskim, nie jest tak, że tylko na rowerze szosowym, jest połączenie. Aczkolwiek rzeczywiście zaskoczeniem może być, jak duży udział jest tej szosy, jest 2,5 raza większy tak naprawdę niż roweru górskiego, tak wynika tutaj z naszych danych z tego sezonu. No ale właśnie to spowodowane tym, że tą taką podstawową robotę lepiej się często robi właśnie w warunkach szosowych. Coś, czego może gdzieś tam nie widać na filmach, nie widać w social mediach, ale mimo wszystko podstawową treningową maszyną jest rower szosowy. Właśnie kiedy jedziesz robić przysłowiową bazę gdzieś tam na 3-4 godziny, no to jedziesz tak, na szosie no, raczej niż w teren. W teren raczej się wjeżdża, nie wiem, czy to jakieś akcenty wyścigowe porobić. Krócej, a ostrzej najczęściej. Tak, też, dokładnie. Mamy sporą ilość siłowni. Michał tutaj współpracuje z Piotrkiem Kawulą, którego tak też pozdrawiamy. W sezonie zimowym to są najczęściej 2 jednostki w tygodniu, a gdzieś tam, kiedy wchodzimy w sezon, czyli od tego kwietnia, no to już redukujemy to do 1, bo po prostu 2 ciężko byłoby zmieścić w tak ograniczonym czasie. No i mamy marsz, bieganie i inne takie aktywności poboczne. Aktywności, oczywiście rolowanie, rozciąganie też ważna rzecz, bardziej regeneracyjne, kompensacyjne. Przykład, ile ogólnie powinien amator, ile zawodowiec, wyczynowiec... Ile każdy powinien nabijać punktów po prostu. Dokładnie, w tygodniu, w miesiącu, czy to bardziej jest tygodniowo. Przyznam, że nie mam, kurczę, Michała podsumowania, może wkleimy, jeśli chodzi o ilość TSS-ów. W każdym razie ważne jest to, żeby była ta świadomość, że nie powinniśmy dążyć zawsze do wysokiej tej niebieskiej linii, o której mówiliśmy, tak? Bo amator nie będzie w stanie tego zrobić, jakby się nie starał, to się prędzej zajedzie niż wejdzie na taki poziom jak na przykład Michał. No jest tak? Pewna granica, powyżej której więcej nie znaczy lepiej. Dokładnie. I tak samo jest z tymi TSS-ami tygodniowo, ile powinniśmy robić. Oczywiście są tygodnie cięższe, lżejsze, ale... No dobra, ale tak żeby to rozkminić na szybko. No tutaj mamy od góry pierwszą tabelkę i ta kategoria, to co to jest za kategoria? No to właśnie chodzi o kategorię zawodnika. Pierwsza, druga, czyli najbardziej pro. Tak, dokładnie. Najbardziej tutaj mastersi się będą czuć oszukani, bo są na samym dole. No, myślę, że faktycznie można by poprawić tą tabelkę. To jest tabelka wzięta z Training Pixa, czyli właśnie z tej całej strony, na której jest ta platforma treningowa. I potem mamy drugą tabelkę z podziałem jakby bardziej na charakter wysiłku, tak? Czyli bardzo długi, taki średni i krótki, tak? Tabelkę, która mówi, ile
jakby w zależności od tego... Ile nasze wyścigi w zależności od ilości trwania wyścigów. Czy jeździsz ultra, czy jeździsz maratony, czy tam właśnie cross country. Tak jest, widać. Dokładnie, więc tutaj też raczej to jest w kierunku elity, bo tutaj z kolei mamy na dole dla początkujących, czy też powiedzmy dla takich amatorów mniej zaawansowanych, tak? To widać, że te wartości są nawet i ponad dwukrotnie mniejsze. Tak dokładnie. Naprawdę. Ponad dwukrotnie mniejsze dla właśnie gdzieś tam mniej zaawansowanych niż dla prosów. Także to po raz kolejny pokazuje, że nie da się przenieść treningu shortera na amatora i sprawić, że dzięki temu zacznie latać, bo go ten trening po prostu zajedzie na amen i to będzie jedyny efekt. Tak, tak. No tu przede wszystkim między prosem a amatorem jest, oprócz tego, że amator ma dużo innych obowiązków, no to właśnie przez to nie ma czasu na tą regenerację, która jest kluczem do robienia postępów po prostu. A zawodowiec może sobie tak ułożyć życie, że ma ten czas. Też nie jest tak przecież, że osoby trenujące kolarstwo tylko trenują. Każdy ma jakieś obowiązki. Zawsze się coś do roboty znajdzie. Zawsze się znajdzie. Ale ten priorytet jest inny. I tutaj czysta objętość. Tak, tutaj mamy po prostu w przypadku Michała, jak to wyglądało w danych miesiącach treningowych w tym okresie listopad, sierpień. Jeśli chodzi o czas, ilość godzin w tygodniu miesięcznie, kilometrów w miesiącu i na końcu ta trzecia tabela, właśnie ilość TSS-ów. W sumie nie ma nad czym się rozwodzić. Nie? No, widzicie, jakie macie tutaj liczby. Tak. Czas macie podany w skali miesiąca, więc jak chcecie sobie to na tydzień przeliczyć, to sobie musicie tam po prostu pi razy drzwi przez 4 podzielić. No ale tak widzę, że mniej więcej od 15 do 12 godzin tygodniowo tutaj tak by wychodziło z tego. Tak by wychodziło. Oczywiście to często w tym miesiącu jest ten tydzień regeneracyjny, tak. Na przykład, czy tam zredukowana objętość. To wszystko jest średnia. To wszystko jest średnia. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze jakby ten czas się pokrywa właśnie z ilością kilometrów. Czyli możesz w 60 godzin zrobić 600 kilometrów, a możesz nam 58 zrobić 1100, tak? W zależności, czy trenujesz w terenie, czy na szosie, czy robisz treningi bardziej takie na objętość, czy też bardziej właśnie już zadaniowe jakieś powtórzenia, interwały i nie robisz przebiegu, tylko po prostu trzaskasz same takie obciążenia, tak? Tak o to, jest. O to w tym chodzi. To jest związane z tym, co w sumie na początku mówiliśmy. Tak, I chociażby można tu powiedzieć o wyścigu cross country, który ma 20-25 kilometrów i jak ktoś się pyta, niezorientowany, a ile kilometrów przejechałeś na tym wyścigu. No to brzmi to żałośnie, nie? No ale każdy, kto startował w cross country, wie, że te 20 kilometrów to cię są w stanie doprowadzić do tak naprawdę... Jest. Tu też są jakby okresy w tygodniach, jeśli chodzi o objętość. W przypadku Michała widzimy na górze, że średnia objętość to jest 12 godzin. Czy dużo, czy mało? Też ciężko stwierdzić. Są zawodnicy i często się na nich wiele osób próbuje wzorować, którzy jeżdżą 15-20, zapominając o tym często, że to staramy się porównywać do zawodników z szosy. Cross country, w ogóle MTB jest troszeczkę innym wysiłkiem i ta objętość nie zawsze jest tak pożądana, co bardziej intensywność treningu. W każdym razie to, że jest średnia 12, to też znaczy, że było tych tygodni po 20 godzin treningowych kilka, a było też kilka po 6 godzin treningowych. Na przykład. Nie? Pewnie dla jasności warto wytłumaczyć, co to jest. To ciemne? Tak, to ciemne, ciemniejsze, niebieskie i jaśniejsze. I szare. Ciemniejsze, niebieskie to jest to, co Michał dorobił sobie dodatkowo. Miałem taką fantazję. Zaplanowane, nie wiem, 10 godzin, a zrobił 15. Także tu w listopadzie widać, że hardkorowo. Tak, i jakby przyznam, że sobie odtwarzałem, patrząc na ten wykres, co tam się takiego zadziało. To był jeszcze okres taki dowolny, dosyć mocno, więc Michał korzystał z tej dowolności gdzieś tam na enduro ścieżkach. Dostałem rower enduro wtedy, także wiecie, no trzeba było. Tak, trzeba było jeździć. Rozumiem.
to się rozumie, a więc widać, że w przypadku Michała raczej jest więcej tych sobie dodawania treningów. Bo w takim razie zgaduję, że szare to będzie w drugą stronę coś niedorobione. Tak jest, dokładnie. W szare to coś tam niedokończone. Oczywiście należy tutaj też uwzględnić, że pewnie gdzieś momentami może być tak, że czegoś nie zgrałeś, jakiejś aktywności, więc dlatego jest szaro, czy też... Albo w sumie, nie wiem, na przykład zaczął deszczać ze śniegiem i się coś tam trening skłóciło, tak? Tak? Bo nie zawsze się dało, a wtedy jeszcze nie miałem trenażera, także... Dokładnie, a życie, się bez... Nie przeskoczy, no. Życie bez trenażera zimą u nas jest dosyć ciężkie. A jak na przykład wygląda taka objętość u amatorów, których ty trenujesz? Tak, tutaj objętość, myślę, średnia to jest około 8 godzin, raczej nie więcej. 7-8 godzin. W tygodniu. W tygodniu, więc nie jest to dużo, ale w przypadku amatora jest to już taka objętość, która oczywiście przy odpowiednich takich bodźcach treningowych, czyli przy odpowiedniej intensywności, już potrafi dużo zdziałać. Oczywiście są amatorzy, którzy tam pośrednio robią 8-10 godzin, niektórzy 10-12. Także raczej. Jeszcze reasumując, no to kto ile trenuje, jak trenuje, jakie ma te obciążenia, na ile go tam można wyżyłować, wypiłować tymi treningami, to po prostu zależy od tego, kim wy tak naprawdę jesteście. Czy jesteście już tam zaawansowani, czy dopiero początkujący, czy macie dużo na głowie w waszym życiu codziennym, czy możecie się tylko na trenowaniu skupić i nie da się tego tak wszystko prosto przełożyć, skopiować od kogoś i dać na tacy. Także no po to jest też ten materiał, żeby to uświadomić trochę. Tak, więc jak Michał jeszcze raz zobaczy jakiś komentarz w stylu ile trenuje... Znaczy, nie, no wszystkich zawsze staram się po prostu odsyłać do Maćka. Tu wam podlinkujemy parę fajnych rzeczy, przede wszystkim jego grupkę na fejsie, gdzie czasem tam zapodaje jakieś materiały dotyczące właśnie treningu i takich rzeczy dla wszystkich chętnych. Ale można też zapytać oczywiście. Tak, można na tej tam grupie, oczywiście na tej grupie coś tam zapytać, jak ktoś potrzebuje, po to jest, żeby była dyskusja. Parę wam tutaj jakichś artykułów Maćka też wrzucimy, bo Maciek pisał, czy to na szosie po prostu. I u siebie na stronie też ma trochę fajnego kontentu. Jak ktoś jest dociekliwy i interesują go takie tematy, to sobie wejdźcie w opis tego filmu i tam możecie po prostu gmerać dalej i się dowiadywać różnych innych takich już bardziej szczegółów. Tak jest. W komentarzach też możecie zadać pytanie, to ja będę wyjątkowo uważnie śledził komentarze. Tak, zdecydowanie. Jak macie jakieś fajne pytania, to piszcie. Co więcej, mam taki plan, taki pomysł, że moglibyśmy zrobić kolejny taki film i skupić się na ostatnim tygodniu przygotowawczym przed Mistrzostwami Polski w cross country z tego roku, omówić po kolei wszystkie treningi, jakie tam były w ciągu tygodnia, co, jak i dlaczego. I taki jest pomysł na jakiś następny odcinek, także też napiszcie, czy wam się coś takiego podoba. No a na dzisiaj to byłoby tyle, także jeżeli było fajnie, to zostawcie łapkę w górę. Podziękujcie ładnie Maćkowi, że mu się chciało tyle tutaj mówić, usta mu pewnie wyschły. No i widzimy się, mam nadzieję, w jakimś następnym filmie, także do zobaczenia. Cześć. Na razie, cześć, hej.